Witajcie. Na początek przeczytam Wam tekst dyktanda, a potem zrobię to ponownie, tym razem powoli. Na koniec przeczytam cały tekst dyktanda jeszcze raz. Zaczynamy. Powodzenia. Najlepsi przyjaciele. Józek ma 8 lat. Chodzi do drugiej klasy. Lubi swoją szkołę, ponieważ ma tam dużo kolegów. Jego najlepszym przyjacielem jest Jurek. Łączy ich wspólne hobby. Gra w szachy. Mają też te same zwierzęta. Pies Józka jest dużym wyżłem. Wabi się Azor. Chłopiec bardzo dba o swojego pupila. Józek ma 8 lat. Józek ma 8 lat. Kropka. Chodzi do drugiej klasy. Chodzi do drugiej klasy. Kropka. Lubi swoją szkołę. Lubi swoją szkołę. Ponieważ ma tam dużo kolegów. Ponieważ ma tam dużo kolegów. Kropka. Jego najlepszym przyjacielem jest Jurek. Jego najlepszym przyjacielem jest Jurek. Kropka. Łączy ich wspólne hobby. Łączy ich wspólne hobby. Gra w szachy. Gra w szachy. Kropka. Mają też te same zwierzęta. Mają też te same zwierzęta. Kropka. Pies Józka jest dużym wyżłem. Pies Józka jest dużym wyżłem. Kropka. Wabi się Azor. Wabi się Azor. Kropka. Chłopiec bardzo dba o swojego pupila. Chłopiec bardzo dba o swojego pupila. Kropka. Najlepsi przyjaciele. Józek ma 8 lat. Chodzi do drugiej klasy. Lubi swoją szkołę, ponieważ ma tam dużo kolegów. Jego najlepszym przyjacielem jest Jurek. Łączy ich wspólne hobby. Gra w szachy. Mają też te same zwierzęta. Pies Józka jest dużym wyżłem. Wabi się Azor. Chłopiec bardzo dba o swojego pupila.